Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym porozmawiam o nowym balansie. Właśnie niedawno wyszła informacja o nowym balansie. Widać, Supercell nie obchodzi świąt i nawet Wielkanoc potrafią dać nam informację, co się zmieni w grze. No dobra, ale nie przedłużajmy. Nowy balans wyjdzie za 3 dni, czyli w środę 19. Tak, dobrze sobie mówię. I 19 środa. Dobra. I najważniejsze zmiany to będą Royal Giant i Legendarni Barbarzyńcy. O tyle, ile na Royal Giant'a wszyscy też narzekają, no ale da się go kontrować. Troszeczkę go spowolnią, jeżeli chodzi o czas pojawiania się na mapie. Powiem Wam szczerze, że w początkowych etapach walki, jeżeli gramy na jedną wieżę, mamy Royal Giant'a, to nic nie zmieni, bo możemy zmienić taktykę, nawet wielu osób wypuszczało Royal Giant'a za wieży. Więc co, nawet troszeczkę może nam jeszcze ułatwić, ci co grają Royal Giant'ami, 2 sekundy, ale też Wam da też czas na szybszą, tam powiedzmy, jakieś pomyślenie, co grać. Puszczając go przy mostku, tutaj może być duża, większa różnica, bo 2 sekundy w porównaniu do 1 sekundy, która była wcześniej, może tutaj już troszeczkę więcej zaważyć na tym, że zanim Royal Giant zacznie działać, my już będziemy mieli reakcję obronną. Ale myślę, że nie jest to jakaś duża zmiana, no ale coś próbują tego Royal Giant'a ruszyć. Dobra, następną zmianą właśnie będą Elitarni Barbarzyńcy. Punkty życia zostaną zmniejszone o 4%, więc troszeczkę będą mieli mniej punktów życia. No i ten początkowy atak zostanie spowolniony o 1/10 sekundy, więc ten initial atak właśnie będzie 1/10 sekundy. No jakoś tak. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Myślę, że nadal będzie to mocna karta. 4% życia mniej. Sprawdzimy, jak to się będzie wszystko po balansie sprawdzało. Piecyk, punkty życia będą o 5% mniejsze. Bardzo upierdliwa karta. Myślę, że to wpłynie, że te 5% to jakieś te dwa firebole mniej będzie po prostu. No zobaczymy, będziemy musieli to potestować. Tak samo Goblin Hut, punkty życia pójdą w górę 5%, jest plus 5%, więc tutaj troszeczkę spamerom to pomoże. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystko mówię, nagram i później porównamy, sprawdzimy. Electro Wizard, szybkość uderzenia zostanie zwiększona do 1,8 sekundy z 1,7. Electro Wizard jest ostatnio mocno używaną, jeżeli chodzi o challenge, turnieje, kartą. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Myślę, że 1/10 sekundy to nie będzie jakoś miała dużego wpływu, no ale mówię, dopóki nie potestujecie, nie potestujemy, to nic nie zobaczymy. No i tutaj Executor Damage 6% więcej będzie. Do tej pory myślę, że jest naprawdę upierdliwą kartą. Dużo osób używa i te 6% Jeszcze lepsze po prostu egzekwiona się stanie. Ciągle nim grzebią coś tam, więc zobaczymy. No i teraz tak, balon, czyli ten śmierć, death damage, czyli ta bomba po zniszczeniu bomby była wcześniej po 1 sekundzie, zadawała obrażenia, a teraz zostanie to zwiększone do 3 sekund, czyli tam powiedzmy nasze jednostki zdążą się oddalić troszeczkę od tej bomby, może mniejsze obrażenia, albo nawet się nie załapią na te obrażenia, zobaczymy. Wszystko trzeba, mówię, potestować. Dopóki nie potestujemy, nie możemy się wypowiedzieć. Znowu ruszają armię szkieletonów. Armia szkieletonów znowu zostanie zmniejszona z 15 do 14. Coś się nie mogą zdecydować na tą armię szkieletonów. Myślę, że teraz 15 to było idealnie, no ale zobaczymy. Bo na zapalina loga ładnie szło to wszystko, ale 14, no zobaczymy. Zobaczymy, armia szkieletonów zostaje znowu ruszona. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. No i Lumberjack, punkty życia 4% w górę. Nie wiem sam, co mówić z tym Lumberjackiem. Już któryś raz znowu go próbują ruszyć, coś zmienić. I widać, nie przynosi to efektu takiego, jakiego by chcieli. Dobra, wypowiadajcie się w komentarzach, które zmiany dla Was są najważniejsze, co Wy myślicie o tym balansie. Myślę, że tutaj dużo zmian nie ma, ale tych elitarnych barbarzyńców troszeczkę to tam jakoś przyhamuje, chociaż wątpię, żeby to było jakiś hamulec dla barbarzyńców. Myślę, że Executioner jest tutaj bardzo pozytywną zmianą dla osób, które używają.
I myślę, że jeszcze ten balans w środę, nie wszystko jeszcze nam Supercell odkrył. Myślę, że jeszcze jakieś zmiany oprócz kart, będzie coś jeszcze. Może nowa karta, zobaczymy. Czekajmy na kolejne informacje. A wy piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I życzę wam udanego popołudnia wielkanocnego w niedzielę, a jutro mokrego poniedziałku. Do zobaczenia.